Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach to jedno z niewielu miejsc doceniających kino dokumentalne w specjalnej sekcji konkursowej. W tym roku pokazuje Pan w niej swój film Deklaracja Nieśmiertelności. Jak odebrała go tutejsza publiczność? No tak, ja w ogóle lubię ten festiwal, bo tutaj pokazywałem już swój film Do bólu. I rzeczywiście to jest ciekawe miejsce, no bo z tych festiwali takich znanych europejskich to jest chyba jedyny festiwal, który ma sekcję dokumentalną. No, to jest ciekawa publiczność, jest zawsze pełna sala. To kino wcale nie jest takie małe, to kino czas. I no, nie było zbyt dużo czasu, żeby porozmawiać z ludźmi, ale bardzo byłem zadowolony z odbioru. Odbyłem parę rozmów po filmie z ludźmi z zagranicy. Film się podobał. Zawsze robi Pan filmy bardzo osobiste. Z jakich doświadczeń wzięła się Deklaracja Nieśmiertelności? Tutaj już jest zupełnie inny punkt widzenia, bo też jest osobisty, ale jest oczywiście stały element lęku takiego mojego przed końcem, czyli przed starością i przed śmiercią, czyli lęku nieuniknionego, który jest wpisany w nasze życie i ja jakby pastwi się nad tym lękiem już od dłuższego czasu. Natomiast tu się pojawił jeszcze taki pewien element sportowy, ponieważ ja przez ponad 15 lat uprawiałem wyczynowo wspinaczkę sportową, alpinizm, taternictwo. Nie udało mi się osiągnąć kariery. Nie marzyłem o karierze światowej czy europejskiej, marzyłem o świeższej polskiej czołówce i ambicja mnie trochę zniszczyła. Nie potrafiłem dalej się spinać jako tam któryś w rankingu polskim i zarzuciłem ten sport. Natomiast zostałem filmowcem i zawsze, już kiedy się spinałem, robiłem zdjęcia fotograficzne, zawsze inspirowałem postać Piotrka Korczaka, który jest bohaterem tego filmu. W moich czasach był postacią kultową, nie tylko w moich. Inspirował mnie, jak wielu moich kolegów. Był takim demiurgiem polskiego spinania o niesłychanej osobowości, też twórczej. On dla mnie zawsze wydawał się nie tylko sportowcem, ale też artystą. No i teraz nadszedł taki czas. Po prostu spotkaliśmy się po latach. On były mistrz, ja kandydat na mistrza, którym nigdy nie byłem. I de facto był trochę taki układ faustowski jakby spotkania, że jakiegoś dealu, który zawarliśmy między sobą. Także no, tutaj zaciążyła też moja kariera eksportowca spinacza na tym filmie. Film prezentowany był i nagradzany w różnych miejscach na świecie, między innymi w Finlandii, w Tampere. Jak odbiera go międzynarodowa publiczność i czy można to porównać jakoś z odbiorem tego filmu na festiwalu w Krakowie? To znaczy, na festiwalu filmowym w Krakowie wydarzyła się pierwsza jakby dla mnie taka niespotykana rzecz, że film dostał nagrodę publiczności, ponieważ ja rzeczywiście robiąc ten film, głównym zadaniem było zrobienie filmu górskiego, bo to jednak mimo wszystko jest film górski, który nie będzie filmem nazwanym pornograficznym, czyli nie będzie w tym filmie ciągle spinaczki, niczego więcej. Chciałem zrobić film, chciałem pokazać widzowi spinaczkę w kontekście ogólnoludzkim, żeby można było odebrać to w sposób szerszy, ludzki, ogólny. Tu się bardzo ucieszyłem, no bo publiczność krakowska, która nie jest, to nie jest festiwal górski, oczywiście festiwal, ten film był pokazywany na różnych festiwalach górskich, między innymi w takim najważniejszym w Trento, ale tam się można było spodziewać jakby pewnego zainteresowania. Natomiast nagroda publiczności właśnie w Krakowie jest dla mnie cenna, bo sprawdziło się to, co chciałem osiągnąć, żeby ten film odczytał normalny widz, który się nie wspina. Najbardziej zaskoczony byłem nagrodą Hugo TV Award, która jest podobno ważną nagrodą w USA przez branżę telewizyjną, że jednak ludzie telewizji amerykańskiej, ja miałem zawsze negatywne zdanie o amerykańskiej telewizji i w ogóle stereotyp takiego Amerykanina, który no robią tam oczywiście Hollywood i super filmy, ale trochę nie mogę uwierzyć w to, że ten film jest czytelny przez jury dużych stacji telewizyjnych amerykańskich. No. I jednak no kolejny stereotyp zawalił się, znaczy dowód na to, że nie można poddawać się właśnie stereotypom, że jednak udało się zrobić film dość uniwersalny i on został odczytany w różnych miejscach na świecie i o to właśnie chodzi.
Pamiętam kontrowersje związane z pana debiutem właśnie na festiwalu w Krakowie. Pamiętam również filmy takie jak Rozwój czy Istnienie. Jak rozwija się pana droga jako dokumentalisty? To znaczy, ten rozwój następuje w ten sposób, że chyba właśnie deklaracja nieśmiertelności jest takim tym nowym kierunkiem, bo mając już pewne doświadczenie w poprzednich filmach, gdzie dość mocno sięgałem do emocji i szukałem pewnych realistycznych sytuacji, teraz chciałbym wprowadzić kolejny element, który jest trochę już wyższą szkołą jazdy. I to wymaga jednak czasu, żeby człowiek się pęży nauczył. To jest to, że chciałbym budować filmy, które będą miały mocną emocję, ale podnosić poziom plastyczny tych filmów, wizualnych, jako operator. I też jednak wprowadzać elementy fikcji, kreacji. To znaczy manipulować już tym światem w ten sposób, że być pomiędzy dokumentem a fabułą. Żeby sprawiało to jednak wrażenie na widzu, że to są realistyczne emocje, ale żeby widz miał pewien dyskomfort po wyjściu z kina, gdzie tu jest prawda, gdzie tu jest fikcja. Wspomaga pan również młodych twórców. Tu przykładem może być Jakub Storzek i jego film Poza zasięgiem. Proszę opowiedzieć o tej współpracy. To znaczy, no tutaj najbardziej wspomogła Jakuba Storzka moja żona Natalia, ponieważ on jest producentem tego filmu. Rzeczywiście bardzo się cieszę, bo Jakub Storzek no, dostał masę nagród ważnych i w Krakowie wygrał festiwal Krakowie Międzynarodowy i dostał w Sundance wyróżnienie. Natomiast no, ja nigdy, jeżeli młodzi reżyserzy u nas w studio, w Darklight Film Studio chcą robić filmy, to nie staram się niczego narzucać. Po prostu to jest tak samo twórca jak ja, na tym samym poziomie. Nie ma znaczenia, kto zrobił ile filmów. Jeżeli się pyta, to ja coś odpowiem. Jeżeli się interesuje moim zdaniem, to ja powiem. Natomiast on miał tak to wszystko przemyślane, że to w zasadzie żeśmy sobie chwilę porozmawiali i wszystko było jasne. Także tutaj jak ktoś robi dobry film, no to wtedy jest mało słów. Nie mogę nie zapytać o plany związane z przyszłymi realizacjami. To znaczy, no, mam taki wielki projekt. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie z pieniędzmi. Jest zainteresowanie różnych stron. Chciałbym zrobić po prostu duży, pełnometrażowy film podczas Mistrzostw Świata w Euro w Polsce, który opowiada o człowieku pod ogromną presją, o trenerze, który otrzymał ogromną szansę w swoim życiu, w zasadzie wyszedł na szczyt, ale ma ogromną presję, nie ma zbyt dobrych piłkarzy, jest ogromna odpowiedzialność, ten człowiek ciąży. Jakby przez polskich piłkarzy opowiedzieć też o tym kraju, o tym, jak ludzie zareagują na to całe wydarzenie, bo myślę, że to będzie ogromna euforia, będzie może nawet granica histerii, także to jest zresztą największa impreza w historii w ogóle tego kraju. W ogóle w historii tego kraju, jeżeli chodzi o imprezy sportowe. Nie było tej rangi historii, w historii wydarzenia. Zresztą przecież budujemy te wszystkie stadiony i myślę, że powinien powstać taki film, który będzie też pewnym krytycznym filmem. On nie będzie pomnikiem ku czci Euro, ale będzie pokazywał nas, jakimi jesteśmy, tak jak Gogol powiedział, z kogo się śmiejecie. No, sami siebie się śmiejecie. Poza tym cywilizacje, które dążą do wysokiego poziomu kulturalnego, my taką cywilizacją jesteśmy, na pewno Polacy jesteśmy, ważnie się czujemy w Europie, musimy się też w pewnym stopniu krytykować. Chciałbym zrobić po prostu duży film dokumentalny, który może trafi do kina i wydaje mi się, że ten moment właśnie w historii kraju, to co się stanie w przyszłym roku, jest fantastyczną możliwością pokazania w ogóle współczesnej Polski. Dziękuję bardzo.